Wykonuj mnożenie. 2 i 3 piąte razy 4 i 6 jedenastych razy 3 i 5 trzynastych razy minus 1 czwarta. Aby pomnożyć przez siebie ułamki, musimy każdy z nich zamienić na ułamek niewłaściwy. Więc mnożymy mianownik razy liczba i dodajemy do licznika. Czyli 5 razy 2 jest 10 plus 3 jest 13 piątych. 11 razy 4 jest 44 plus 6 mamy 50 jedenastych. 13 razy 3 jest 39 plus 5 44. 1/4 przepisujemy. Teraz zastanawiamy się, czy jakieś liczby na krzyż możemy ze sobą skrócić. Widzimy, że tu jest 13 w liczniku, tu jest 13 w mianowniku, więc możemy je podzielić przez 13. Tu dostajemy 1, tu również dostajemy 1. Tu w mianowniku mamy 11, tu w liczniku jest 44. Obie dzielą się przez 11. Tu dostaniemy po podzieleniu 1, tu 44 na 11 daje nam 4. Tutaj mamy w mianowniku 5, tu w liczniku jest 50. Obie dzielą się przez 5. 5 na 5 daje 1, 50 na 5 daje nam 10. Tu w liczniku mamy 4, tu w mianowniku również jest 4. Możemy 4 przez skrócić, dostajemy 1 i tu również 1. Następnie ustalimy znak. Mamy liczbę dodatnią, dodatnią, dodatnią i ujemną. Czyli mamy nieparzyście minusów, więc minus nam pozostaje. Następnie po kolei mnożymy przez siebie liczniki. 1 razy 10 razy 1 razy 1 daje nam 10. Teraz mnożymy mianowniki. 1 razy 1 razy 1 razy 1 daje nam 1. 10 na 1 dostajemy minus 10.